Cześć, zapraszam Cię na marketingowe podsumowanie maja. Mam dla Ciebie 22 gorące newsy od Pinteresta, YouTube'a, Twittera, Instagrama, Facebooka. Same pozytywne wiadomości i zmiany, testy oraz wdrożenia, które będą na pewno miały wpływ na Twoje działania internetowe. Zatem zapraszam Cię do oglądania. Mary Smith pokazuje nam, że już niedługo za pomocą Creator Studio będziemy mogli dodawać nawet stories. Co prawda nie wiemy jeszcze, czy te stories będzie dostępne tylko i wyłącznie dla naszych kont na Facebooku, no ale nie zmienia to faktu, że idzie to w bardzo fajnym kierunku, albo inaczej. Facebook nas przymusi do tego, żebyśmy korzystali z tego Creator Studia, a z drugiej strony wydaje mi się, że w końcu trzeba się do tego przyzwyczaić, bo coraz więcej funkcji tam właśnie się przenosi. Dużo było mowy o tym, że odpala się Messenger Room, czyli możliwość nadawania transmisji na żywo dla naszych znajomych, do 50 znajomych, a tymczasem to samo możemy zrobić także na Instagramie i tam także, jeżeli posiadamy tak wielu znajomych, to będziemy mogli takie transmisje na żywo z nimi za pomocą kamery sobie wykonać. Twitter eksperymentuje i testuje możliwość wrzucania tweetów w postaci audio. To na pewno jest ukłon dla tych wszystkich, którzy lubią nadawać w formie podcastu lub ewentualnie lubią słuchać podcastów. Wydaje mi się, że to idzie w bardzo ciekawym kierunku, więc warto sprawdzać, jak to się potoczy i czy aby na pewno ta funkcja zostanie także dla nas wprowadzona. Pinterest wprowadził nową usługę, która się nazywa kalendarz i notatki. Coś, co pozwoli nam na przykład zaplanować rzeczy, które byśmy chcieli sobie kupić na przykład na 10 dni przed imprezą, którą organizujemy. Ewentualnie możemy sobie oznaczyć, że ktoś będzie miał ze naszych znajomych czy z rodziny urodziny i to, co będziemy oglądali na przykład, to sobie oznaczamy, przypinamy sobie dodatek, kiedy są takie urodziny lub też kilka dni wcześniej po to, żeby łapać te inspiracje, żeby nam to, że tak powiem, nie umknęło z głowy, jeżeli faktycznie nie jesteśmy zdecydowani, co chcielibyśmy przy takiej okazji kupić. Kolejną nowością na Pinterestie są takie jakby pineski, czy też listy zakupów, czy też listy rekomendacji, które będą, że tak powiem, układane przez albo influencerów, albo ewentualnie wydawców, czyli będziemy mogli zobaczyć na liście wyszukiwań proponowane rzeczy, które są polecane przez danego influencera lub danego wydawcę. A to z pewnością będzie kolejną możliwością do tego, żeby dać zarobić albo influencerom, albo wydawcom po to, żeby nasze produkty właśnie na tych listach się znalazły. Na Facebooku pojawiła się taka dodatkowa zakładka, która już wcześniej możliwa była do sprawdzenia, natomiast teraz łatwiej do tego dotrzeć, czyli zakładka bezpieczeństwo marki, w której będziemy mogli zobaczyć, czym jest reklama audience, a tak naprawdę gdzie ta reklama audience network, która jest publikowana za pomocą oczywiście konta menadżera reklam na Facebooku, gdzie ona jest faktycznie emitowana, na jakich aplikacjach, na jakich stronach. Co więcej, będziemy mogli zobaczyć, gdzie to jest emitowane lub ewentualnie gdzie były emitowane nasze reklamy, jeżeli skorzystaliśmy z takiej funkcji właśnie na takiej funkcji targetowania reklamy Audience Network, a to możecie przeczytać m.in. na moim blogu, gdzie dokładnie i jak to odpalić, żeby sprawdzić, co z naszymi kampaniami się działo. Adweek zauważył kolejne testy Facebooka nad reklamami typu pre-roll, mid-roll, czy też reklamy takie, które będą ewentualnie pomijane po pierwszych 5 sekundach, czyli dokładnie to, co się dzieje z tak zwanymi pre-rollami, które są emitowane na YouTubie. Pojawią się także reklamy, które będą tak zwanymi mid-rollami, czyli reklamami emitowanymi w środku danej produkcji wideo, natomiast w przypadku YouTube'a ta reklama midrollowa jest emitowana tylko w przypadku wideo, które ma powyżej 10 minut. W przypadku Facebooka jeszcze nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie, a to jest kolejny powód, dlaczego Facebook tak mocno premiuje te długie materiały wideo na swojej platformie, ponieważ im dłuższy materiał wideo, tym więcej reklam w nim można zmieścić. Instagram odpala kolejną zakładkę, nowe miejsce, w którym będzie można umieszczać swoje materiały. To będzie głównie miejsce takie, które będzie związane z informacjami, nowościami od influencerów, od wydawców, na razie skupiających się na tym, żeby poprawić nasze mentalne samopoczucie. No a jak to pójdzie dalej, no to zobaczymy, w którym kierunku to się potoczy. Na razie będą wszelkie informacje tak zwane pozytywne po to, żebyśmy sobie poradzili z sytuacją, w której obecnie jesteśmy. Kolejny news od Instagrama polega na tym, że zrobię wszystko, żeby rozruszać IGTV. Już nieraz o tym pewnie mówiłem. Ta nowość polega na tym, że jeżeli nadawaliśmy cokolwiek na Instagramie na żywo, możemy to zapisać i będzie to opublikowane właśnie na IGTV. YouTube także wprowadza kilka ciekawych nowości, rozwiązań. Jednym z najciekawszych zdecydowanie jest ta informacja, która pozwoli Wam zorientować się, kiedy Wasza widownia jest najczęściej na YouTubie. To nie znaczy, kiedy ona najczęściej ogląda Wasze filmy na YouTubie, natomiast to znaczy to, kiedy ona najczęściej jest. I wszystko w zależności od tego, kiedy i jaką treść publikujecie, to być może warto dostosować okres publikacji do tego momentu, kiedy Wasza widownia najczęściej jest. Może nie będzie ona w stanie wtedy być może oglądać Waszego kanału na YouTubie, ale jeżeli wtedy opublikujecie może informację o tym, że chcecie nadawać live'a za x godzin, to wtedy oni to zauważą, polubią i dodadzą sobie do zapamiętania, żeby móc do tej transmisji wrócić. Inną ciekawą opcją jest możliwość zaplanowania postów na YouTubie, a jeszcze ciekawszą opcją jest możliwość ustawiania tak zwanych rozdziałów naszego materiału wideo. To jest coś, co pewnie już część z Was robiła, czyli ewentualnie ustawiała liczniki czasowe o tym, kiedy coś się zaczyna na naszym kanale na YouTubie. Czyli jeżeli to byłby na przykład marketingowe podsumowanie miesiąca, opisałbym to wszystko po kolei, który news z której sekundy się zaczyna, no to wtedy mógłbym zrobić takie rozdziały, wtedy można by przeskakiwać między jednym rozdziałem a drugim rozdziałem. To wszystko już jest tutaj ewentualnie, widzicie, na tej linii czasu pocięte. Jedyne takie obostrzenie jest takie, że rozdział między jednym a drugim musiałby trwać nie mniej niż 10 sekund, no i nasze wideo musi trwać minimum te 3 minuty. LinkedIn bardzo mocno chce nam ubarwić nasze życie na tej platformie, więc testuję możliwość emotikonek, reakcji, które moglibyśmy dodawać w naszych wiadomościach. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem z ramienia Instagrama jest możliwość usuwania aż 25 niechcianych komentarzy pod naszymi postami, czyli grupowo będziemy mogli usunąć maksymalnie 25 komentarzy. No, sami dobrze wiecie, że czasami może i warto. Kolejnym newsem reklamowym z platformy YouTube'owej jest taka opcja, w której będziemy mogli prowadzić ankiety skierowane do osób, które oglądają YouTube'a na telewizorze, czyli coraz bardziej YouTube widzi, że jednak ta oglądalność jest właśnie na telewizorze jego platformy, no i coraz bardziej będzie kombinował, żeby zrobić te reklamy bardziej interaktywne właśnie do tych osób stricte oglądających YouTube'a tylko i wyłącznie na TV. A gdyby brakowało Wam podobieństw z LinkedIna do innych platform social mediowych, no to właśnie w Brazylii LinkedIn odpalił swoje stories, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, gdy te stories zostaną wprowadzone być może w innych krajach. Twitter rozszerza testy swojej platformy do rozmów między ludźmi, coś w stylu Messenger, ale rozszerza to właśnie do tych użytkowników, którzy korzystają z Twittera za pomocą przeglądarek internetowych. Kolejną nowością z ramienia Twittera jest możliwość planowania naszych tweetów, czyli będziemy mogli zaplanować sobie, kiedy nasz tweet miałby się pojawić. Zaplanujemy sobie datę, oczywiście zaplanujemy sobie godzinę, kiedy on ma się pojawić. Google rozszerza możliwość dotarcia za pomocą targetowania na swoich reklam w postaci Discovery Ads, czyli do tej pory można było, powiedzmy, umieszczać takie kampanie reklamowe. Google rozszerza możliwość dotarcia swoich reklam na tym miejscu, które nazywamy Discovery, czyli ta nowa opcja, czy też nowe rozszerzenie tej opcji Discovery Ads będzie możliwość umieszczania reklam zarówno na opcji Discovery na YouTubie, na opcji tej strony głównej googlowskiej, którą mamy u siebie na smartfonach, czy też nawet na Gmailu, zarówno w sekcji promocji, jak i sekcji social media. Po prostu kolejne miejsce, w którym będziemy mogli, że tak powiem, przyciągać ruch i docierać do nowej grupy naszych klientów, albo inaczej rzecz ujmując, bardziej ich osaczać. Facebook przywraca opcję nadawania na żywo wraz z dodatkową osobą. Można to zrobić oczywiście w chwili obecnej ze smartfona. Natomiast jeżeli chcecie to zrobić za pomocą www czy też za pomocą innych aplikacji streamingowych, no to ja zapraszam na mojego bloga, gdzie nagrałem materiał o tym, jak skorzystać z jednej takiej aplikacji darmowej do streamingu, bardzo prostej, z którą sobie będziecie mogli poradzić i zaprosić maksymalnie nawet 4 osoby do streamowania na Facebooku i na YouTubie także. Facebook ewidentnie widzi, jak ten biznes się przenosi do internetu, a zwłaszcza to, jak zwiększyła się też liczba transmisji sprzedażowych na Facebooku i wprowadza już w tym momencie zmianę w sklepach internetowych, które będą na Facebooku, czy też w sklepach, które będą na Facebooku, czy będzie można je jeszcze łatwiej zintegrować z platformami, które są takimi silnikami do tworzenia sklepów internetowych. Będzie można za jednym zamachem połączyć te nasze sklepy na Facebooku ze sklepami na Instagramie. Będzie miały dodatkową użyteczność za pomocą właśnie transmisji online'owych, sprzedażowych. No i pewnie będzie jeszcze kilka innych dodatkowych opcji, jak chociażby to, żeby wejść i już na tym samym sklepie facebookowym dokonać płatności i śledzić sobie to, w jaki sposób docieramy do tego użytkownika i czy ta nasza przesyłka została dostarczona lub też nie została dostarczona. Instagram zauważył, że na tych stories zrobiło się dosyć ciasno, więc testuje takie rozwiązanie, które pozwoli nam, że to powiem, nad stories jeszcze przejrzeć i odpalać tylko stories od osób, które nas interesują. To rodzi pewną obawę, bo z jednej strony stories są bardzo mocno teraz obserwowane i bardzo dobrze tam publikować swoje posty i swoje informacje o nowościach, ale jeżeli za chwilę zrobi się tam bardzo tłoczno, no to po prostu albo wprowadzą dodatkowy algorytm, który będzie nam ustawiał to stories i znowuż nie będziemy widzieli wszystkiego, no albo faktycznie zostanie jakieś wprowadzone inne ograniczenie. Wstawienie czata z Messengera w swoje strony internetowe powoduje, że łatwiejszy jest kontakt, albo łatwiej nam jest gromadzić w jednym miejscu wszystkich użytkowników, którzy chcą z nami się komunikować. Natomiast teraz ta nowa opcja, która została wprowadzona, to jest opcja, która pozwala czatować wszystkim użytkownikom, nawet tym, którzy nie posiadają konta na Facebooku. I te wiadomości my także dostaniemy i dzięki temu będzie nam łatwiej nawiązać kontakt z naszymi użytkownikami, a my w jednej garści, czy też w jednym miejscu, jakim będzie powiedzmy Facebook, będziemy trzymali te wszystkie nasze kontakty, co z drugiej strony znowuż, jak wiecie bardzo dobrze, powoduje, że Facebook nas przywiązuje do siebie, więc ja i tak będę Was namawiał do tego, żebyście budowali swoje listy kontaktowe, różne listy kontaktowe od listy newsletterowej, na którą ja Was zapraszam, żebyście się zapisali na marketingnaluzie.pl, czy też do swoich różnych list w postaci list telefonicznych, czy też list numerów telefonów Waszych klientów, czyli bazy SMS-owej, bazy mailingowej, czy też bazy kontaktów na Messengerze. Nie ma sensu wrzucać wszystkich jajek do jednego koszyka, bo nigdy nie wiadomo, co się za chwilę wydarzy. No dobra, to już jest koniec. Było tego całkiem sporo. Jeżeli o czymś zapomniałem, coś przegapiłem, zostawcie informację w komentarzu i do zobaczenia za miesiąc. Trzymajcie się, cześć.